witam Was serdecznie i zapraszam na niekosmetycznych ulubieńców miesiąca. Mam takich fajnych ulubieńców, że aż sobie podśpiewuję w głowie, bo szczególnie w tym miesiącu rozbudowana jest kategoria muzyczna. Także zaczynam, mam jakże swoją super ściągę. I pierwsza kategoria to film. Coś na pewno obejrzałam super, ale zapomniałam sobie zapisać. Wypadło mi z głowy, może za miesiąc mi się przypomni. Ale widziałam jeden całkiem ciekawy film, który przykuł moją uwagę i na bardzo luźny, niewymagający wieczór jest ok. Nie jest czasem straconym, jak ja to mówię, ale nie jest też jakimś wybitnym arcydziełem, a jest to film stosunkowo stary, bo z 2008 roku, który nazywa się Skok na kasę. Tak się nazywa, sobie zapisałam. Tak jest! I opowiada o trzech kobietach, w tym bardzo młodej Katie Holmes, tam gra ona, które pracują w takim miejscu, które utylizuje, niszczy pieniądze. No i one pewnego pięknego dnia, zwłaszcza jedna z nich, postanawia, że te pieniądze, jak mają iść do niszczarki i zostaje zniszczone, to przecież lepiej można wynieść do domu. No i właśnie zaciąga do spółki trójki dwie koleżanki, z którymi te pieniądze wynosi właśnie stamtąd. Taki bardzo właśnie luźny, niewymagający, śmieszny momentami film, taka komedia, tak bym to ujęła. Także jeżeli macie ochotę coś takiego niewymagającego, ale też właśnie nieogłupiającego, co jest bardzo istotne, obejrzeć, to Skok na kasę myślę, że Wam się spodoba. Będąc w tematyce filmów, przechodzimy płynnie tutaj do YouTube'a i tutaj szczególnie dwa filmiki polecić Wam chciałam, a mianowicie filmik Anny Sacconi Jolly, które oczywiście filmiki będą podlinkowane na dole, która zaprosiła do filmiku swoją trenerkę personalną. Pani na początku wydawała mi się troszeczkę dziwna i tak urodowo też dziwnie na nią patrzyłam, ale po dwóch minutach kupiłam je całkowicie i totalnie. Taką pasją, zaangażowaniem i takim właśnie czymś, tym takim flow, tą iskierką opowiadała na pytania zadane przez widzów, na pytania zadane przez Annę, że naprawdę chciało się oglądać i przyjemnie się to oglądało. Powiedziała kilka bardzo prostych rzeczy, które mi wydały się bardzo istotne, a jednocześnie też kilka rzeczy, o których nie wiedziałam, także myślę, że jeżeli Wasz angielski jest w stopniu komunikatywnym, to koniecznie trzeba tam zajrzeć i zobaczyć. Drugi filmik to już z naszego tutaj polskiego gruntu, z polskiego gruntu. O, tutaj teraz powinnam się tym bardziej postarać, żeby dobre słowa dobierać, dlatego że filmik jest z kanału Mówiąc Inaczej, czyli od Pauliny Mikuły. I teraz, żeby Wam nie skłamać z tytułem, o, tytuł zacytuję: polonistyka to dno, a humanista to idiota, myśląc inaczej. Myśląc inaczej. Kanał mówi się, nazywa się Mówiąc Inaczej, seria nazywa się Myśląc Inaczej. Genialny filmik, ja lepiej bym tego nie ujęła, po prostu idealnie. Tylko ja początek polonistyka to dno zamieniłabym na kulturoznawstwo to dno, a humanista to idiota, tutaj się wszystko zgadza. Dokładnie to, co ja powiedziałabym o humanistyce i o humanistach i o tym, że oni nie mają pracy, że są bezużyteczni, społeczeństwu niepotrzebni, że to jakieś odrzutki i tak dalej, i tak dalej. Aż sama mam ochotę nagrać taki odcinek. Jeżeli jesteście humanistami, obejrzyjcie. Jeżeli macie bardzo pejoratywny i taki pogardzający stosunek do humanistów, to też zobaczcie. Myślę, że wiele wątpliwości to rozwieje. Także to są dwa moje ulubione filmiki w tym miesiącu. No i muzyka. Muzyka jest taka super w tym miesiącu, że aż zajrzę do ściągi, żeby to żadnego tytułu nie skłamać. Pierwsza piosenka, która najczęściej w moim domu pojawiała się i nie tylko w domu, w słuchawkach, wszędzie, non-stop, cały czas, to jest stara piosenka. Nie, 10 miesięcy temu ten remix został dodany, bo głównie chodzi mi tutaj o remix. W każdym razie jest to Lika Lee. Likili, różne tutaj wersje są. No Rest for the Wicked. Tak się nazywa piosenka. Ale i piosenka jest sama w sobie genialna, ale remix, który Wam podlinkuję na dole, który to zrobił Robin Schulz, jest jeszcze lepszy. O Jezu, jaka ta piosenka jest mega
koniecznie ją zobaczcie, bo może gdzieś wam umknęła, bo wiele osób przy Likili skupiło się na iFollow i na tym się zatrzymało, a naprawdę jest jeszcze dużo innych ukrytych smaczków. Jeszcze dwie piosenki, druga to jest Major Lazer Lean On. O, to na pewno już znacie, bo to jest w kółko i w kółko i w kółko wałkowana w radiu piosenka, ale uwielbiam ją, po prostu jak leci w radiu, to sobie śpiewam, nie będę śpiewała, dzisiaj wam tego oszczędzę. To jest i DJ Snake jeszcze z Major Lazer. I trzecia piosenka, która mi się spodobała, to jest Teen Wolf Walking with Elephants. O, też jest ekstra. Także te trzy piosenki linkuję wam na dole. Jaram się nimi całkowicie i najczęściej u mnie lecą i pojawiają się. Zawiodę was w tym miesiącu, bo nie ma kategorii jedzenia, która ostatnio notorycznie często się pojawiała. Nie ma też gadżetów, ciuchów, nie ma, nie ma! Za to jest dawno nie pojawiająca się kategoria zapach. Lake Sunset, którym już się zachwycałam, który jest cudowny, który każdy musi spróbować z Yankee Candle. Oh my goodness, że tak powiem. Nie, naprawdę jest cudowny. To jeszcze do niego dochodzi drugi bardzo letni zapach, który też letnio nazywa się, to jest Summer's Cup i to jest zapach niby rzekomo, to mają być lody, takie forest fruit ice cream, czyli takie owoców leśnych zapachu lody, taka gałka lodów. Pachnie to przepięknie, bardzo słodko, nie wiem czy to są owoce leśne i lody, ale może trochę tak. Chyba tak. O Boże, takie śmietankowe lody o zapachu, smaku owoców leśnych. Cudowne. Także Lake Sunset i Summer Scoop to też dwa zapachy, które najczęściej w moim domu gościły. Co tutaj jeszcze mamy? Mam jeszcze kategorię sport i w tym miesiącu najbardziej ukochałam sobie Killer Ewy Chodakowskiej. Killer zabija, da się go zrobić, jest wszystko ok, poci się człowiek i widzi szybko efekty. Nie ma lekko, momentami jest ciężko, zwłaszcza przy burpees w drugiej rundzie, kto robi killera ten wie, ale da się i opłaca się, że tak powiem. I jeszcze jedna rzecz ze sportu? Nie, już nie. I chciałam wam jeszcze tutaj, będąc tak przy sporcie, polecić bardzo aplikację, której używam. I myślę, że jest pomocna. Aplikacja nazywa się MyFitnessPal i liczy kalorie, które spożyliśmy albo zużyliśmy również. Jest to po prostu taki dzienniczek, w którym zapisujemy, co jedliśmy na śniadanie, co jedliśmy na kolację, co jedliśmy na obiad, jakieś przekąski. Jedyny minus tej aplikacji, dość duży moim zdaniem, to jest to, że ona nie jest podzielona na 5 posiłków, a może jakoś się da to zrobić, także dajcie mi znać, jeżeli wiecie jak. Tylko właśnie na 3 posiłki. Od jakiegoś miesiąca wpisuję tu to, co jem, ważę to, co jem, sprawdzam to, co jem. Super jest też to, że można zeskanować to, co się je. W sensie, jak coś ma kod kreskowy, to skanujemy, wybieramy, ile tego zjedliśmy, albo gramaturę, albo właśnie opakowanie, albo sztuki, co tam chcemy. I ta aplikacja, ten dzienniczek nam tutaj kalorie zlicza. Ja wam mogę pokazać, że tutaj moje 1620, a już dzisiaj dostarczyłam 763 i zostało mi 857 kalorii do przejedzenia. Jeszcze trochę dzisiaj pojem. Dodatkowo wprowadzamy to ćwiczenie, które robiliśmy i od razu ta aplikacja nam liczy, co, jak, ile powinniśmy dostarczyć, ile zużyliśmy. Ja ćwiczenia wprowadzałam na początku, potem zdecydowałam się nie wprowadzać już ćwiczeń. Nie wiem, czy dobrze. W sensie stwierdziłam, że będę ćwiczyć codziennie prawie, jak najwięcej się da, a wprowadzać zero i tym sposobem będę jeszcze bardzo dużo do przodu. Być może robię źle, bo wtedy dostarczam dużo za mało kalorii. Dajcie mi znać, właśnie. Też fajnie, że się z wami tym dzielę, bo wy mi dacie znać. Mam nadzieję, że się jasno wyraziłam. Tak. Jak nie, to powtórzę. Jak się ktoś zna na MyFitnessPal i ogólnie na tym, to chętnie posłucham, czy nie dostarczam właśnie za mało tych kalorii. W każdym razie jest to bardzo pomocna aplikacja, bo wydawało mi się, że jem mało, jem zdrowe porcje, jem racjonalnie, a potem jak to zaczęłam zliczać, to okazało się, że to jest dużo za dużo i przekraczam 2000, tak się czasem wydaje. Także bardzo pomocna, szybka, fajna aplikacja. Także to jest to, co wam chciałam polecić. I jeszcze w tym miesiącu mam fajną kategorię Instagram. Wcześniej takiej kategorii nie miałam, ale mam dla was bardzo inspirującą osobę. W sumie powinnam już przy niej powiedzieć
o niej powiedzieć przy YouTubie, bo ona ma też kanał na YouTubie, ale ja odkryłam ją przez Instagram i potem trafiłam na jej YouTube. Już Wam szukam, żeby też nie ściemnić. Dziewczyna nazywa się Samantha, ale jej też Wam zostawię linka, bo to jest 2, 4S, kilka A i tak dalej, i tak dalej. Boże, to jest chyba najpiękniejsze stworzenie na Instagramie i na YouTubie. Jezu, to dla mnie ona jest idealna. Jej makijaże, jak Wam opowiadałam ostatnio o sztucznym pieprzyku i o sztucznych piegach, to właśnie ona była inspiracją. Jej złote włosy, jej figura, jej twarz, jej makijaże, usta, wszystko jest dla mnie tak po prostu idealne, że ja tego nie ogarniam. Ma też kanał na YouTubie i nazywa się Battle Lash Beauty, ale tu jak traficie do niej na Instagram, to tu jest od razu odnośnik do jej kanału. Także obczajcie i filmiki i po prostu to, jak ta dziewczyna jest piękna, bo ja nie wiem, gdzie jest sprawiedliwość na tym świecie? Jak można być tak pięknym? A, dobra, już przejdę do ostatniej pięknej, przepięknej rzeczy. Pokażę Wam ostatniego mojego ulubieńca. Myślę, że to dobra okazja, żeby jeszcze raz to pokazać i podziękować, bo przyszedł do mnie znak, który jest nagrodą ze 100 tysięcy subskrypcji. Przyszedł dość późno, bo dobrze wiecie, że ja już mam prawie 140 tysięcy, ale to tylko z mojej winy, dlatego że bardzo późno się do niego sama zgłosiłam, bo nie wiedziałam, czy się będę przeprowadzać, czy nie, czy zostanę tu, gdzie jestem, czy pójdę sobie dalej, więc nie chciałam zamawiać, bo wiedziałam, że ten proces jest też długi i tak dalej, i tak dalej, więc sama troszeczkę odczekałam. Znak, który dla mnie bardzo wiele jest wart, dlatego, że pokazuje mi na co dzień, jak na niego patrzę, jak ogromną i wspaniałą, kształtującą mnie, budującą mój charakter i moją osobę i mój każdy dzień i moje życie mam publiczność, czyli Was. Jeszcze raz przy tej okazji serdecznie dziękuję. Taki filmik na 100 tysięcy z podsumowaniem chyba był. Co ja wtedy nagrałam? Nie wiem, ale coś na pewno nagrałam. Może zostawię linka na dole. W każdym razie należą Wam się ogromne, ogromne, ogromne podziękowania, uściski, dawki energii. Bo Wy mnie napędzacie i dajecie mi moją energię, także napędzajmy, nakręcajmy się nawzajem. Znak wygląda w ten sposób, jakby ktoś go nie widział. Srebrny przycisk. Także jeszcze raz wielkie dzięki, nie za znak, a za to, że jesteście, a znak ma mi przypominać o tym codziennie. W ogóle świetnie to jest wykonane. W sensie widać, że to nie jest jakieś badziewie, tu można sobie przywiesić, mój stoi honorowym, zaszczytnym miejscu. Tyle z moich ulubieńców. Dajcie znać, co byli Wasi. Jestem ciekawa, może pokrywali się Anusz z jakimiś moimi. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam jeszcze raz gorąco, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia.